Cześć, kolejny raz spróbujemy poskładać peceta w ekstremalnie małym budżecie. Peceta, który nie będzie totalną tragedią, a jedynie umiarkowaną. Będą gry względnie nowe, większość zostanie odpalona w Full HD, procesor będzie czterordzeniowy, a grafika będzie miała 1 giga. $300 na poskładanie peceta, który pociągnie trochę gier w Full HD i będzie się świetnie spisywał w codziennych zadaniach, jest trudne. Naprawdę trudne. Zwłaszcza jeśli wcześniej poskładało się komputery za 50, 100, 200 zł i naturalnie chciałoby się, aby ten za 300 był od nich lepszy. I tutaj pojawia się problem, w zasadzie w dwóch miejscach. Po pierwsze, ten zestaw za 200 zł, który składałem, był zbudowany na bazie serwerowego Xeona E5450, którego z pomocą moda umieszcza się w standardowych desktopowych płytach głównych, co daje dobrą wydajność albo jakąś tam wydajność, ale za bardzo małe pieniądze. W dodatku na platformę 775, którą przez to, że jest już dość stara, również można mieć za niewielkie pieniądze. Ot, mamy do czynienia z bardzo dobrym stosunkiem mocy do ceny, stosunkiem którego nie da się uzyskać, biorąc pod uwagę niezmodowane procesory płyty. Po drugie, ceny za sprzęt używany odleciały już dawno z planety Ziemia i obecnie są gdzieś koło Merkurego. Tak, lecą w stronę Słońca. Jest to niewątpliwie jakiś fenomen, bo jakimś cudem naszym rodakom rodzi się w głowie pomysł, aby sprzedawać spalone karty graficzne za 900 zł. Powiecie, no ale skoro znajdują na to klientów, to w czym problem? Tylko że nie znajdują. Jak sprawdzicie aukcję, to przekonacie się, że wcale chętnych na ten szrot nie ma. Mam taką teorię, że przez zaśmiecanie serwisu z ogłoszeniami takimi ofertami, posiadacze tych sprawnych kart graficznych nie mogą przecież dać niższej ceny niż egzemplarz uszkodzony. I tak kręci się ta karuzela. Sytuacja wcale nie wygląda o wiele lepiej ze sprawnym, starszym sprzętem. Czy sprzedawcy myślą, że te części są tyle warte, bo są już retro? Nie wiem, ale swoją drogą ceny za starsze gry też podskoczyły do góry. Ale tutaj działa trochę inny mechanizm, bo stare gry to po prostu gry. Z definicji wszystkie działają, jak macie je na czym odpalić. Niemniej i tak dziwi mnie, że niektóre tytuły tak mocno podrożały. Oto jeden przykład z mojej półki. Legend of Zelda Wind Waker na GameCube. Nie jest to rzadka gra, ale ten egzemplarz z limitowanej edycji z oddzielną płytką z grą Ocarina of Time, za który zapłaciłem kiedyś 150 zł, dzisiaj kosztuje 750. Zachęcam do sprawdzenia, ile kosztują dzisiaj perełki w waszych kolekcjach. Dobrą stroną jest pricecharting.com. Okej, ponarzekałem, to przechodzimy do konkretów. Aha, jeszcze standardowe ogłoszenia. Nie kupowałem sprzętu o stanie nieznanym. Do kwoty końcowej nie liczę ceny za wysyłkę, ale w ramach pokuty nie licytowałem i wybierałem jedynie oferty za konkretną cenę. Więc licytując, można osiągnąć podobne ceny z wliczonymi kosztami dostawy. Kluczem do zbudowania tego zestawu były dla mnie wyniki Cineventure 15 oraz testu Firestrike, jakie uzyskał zestaw za 200 zł, czyli 329 punktów oraz 2374. Wiedziałem zatem, że muszę szukać procesora nie z soketem 775, bo nawet jeśli bym znalazł procesor na 775, który ma więcej niż te 329 punktów, to na 100% byłby on odczuwalnie droższy niż te 54 zł, jakie trzeba dzisiaj zapłacić za E5450. Taki Q9650, który może być waż za 180 zł, w teście Cineventure 15 ledwo dobija do 300 punktów. 180 zł to najtańsza oferta na ten CPU w dniu pisania tych słów. Teoretycznie Q9650 może pokonać w testach E5450, ale musielibyśmy go solidnie podkręcić, a to oznacza droższą płytę główną, droższy zasilacz i wydajniejszy cooler. Pamiętajcie, że składamy zestaw za 300 zł. Dlatego musimy się pożegnać z soketem T, który wszyscy znają pod nazwą 775, i znaleźć sobie inne gniazdo. Chciałem też trochę odpocząć od 775, ale nie wykluczam powrotu, bo mam jeszcze trochę fajnego sprzętu z tej epoki. Na przykład taki oto Intel Core 2 Extreme X6800, który kosztował kiedyś 4200 zł, a ja kupiłem go za kilka złotych na giełdzie. 2 albo 5, już nie pamiętam, ale płaciłem monetą. Mam też płytę Intela z tak zwanej wyższej półki. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć to kombo w akcji. Wydajność was zaskoczy.
nie mówię, że pozytywnie, ale zaskoczy. Wracając do meritum, skoro nie 775, to biorąc pod uwagę budżet, dobrym kandydatem będzie socket 1155. Nie wiem dlaczego sprzęt AMD, nawet ten mniej wydajny, który był kiedyś tańszy od rozwiązań Intela, jest dzisiaj droższy. Mówię to tylko po to, abyście nie posądzili mnie o AMD-fobizm. Bardzo chętnie poskładałbym w tej serii coś na AMD, ale jako już oglądam tutaj złotówkę z każdej strony, po kilka razy, to zwyczajnie sprzęt AMD się nie kwalifikuje. Skoro wiemy już, że socket 1155, to jaki model procesora? Oczywiście od razu nasuwa się i5-2400. Pewnie nadużywam tego zwrotu, ale znowu to powiem. Kultowy. Cenowo jest już na bardzo kuszącym poziomie, bo można go zgarnąć nawet za 50 zł. To bardzo miła niespodzianka, spodziewałem się większej ceny. Procesor ma 4 rdzenie, 4 wątki, bazowe taktowanie 3,1 GHz, turbo 3,4, pamięci cache mamy 6 MB, a TDP wynosi 95 W. Tak, to będzie to. Po wybraniu procesora mamy dwie drogi do wyboru. Albo poszukamy jakiegoś OEM-a i będziemy go ulepszali, albo poskładamy wszystko podzespół po podzespole. Myślę, że ten obrazek już Wam podpowiada, którą drogę obrałem. Kupowanie wszystkich części oddzielnie niestety się nie opłaca. Najtańsza płyta pod 1155, która nie była wyciągnięta z jakiegoś Dela czy innego OEM-a, to taki oto produkt Intela za 80 zł. Do tego musimy jeszcze dokupić zasilacz, i to nie najgorszy, oraz chłodzenie na CPU. Obudowę można znaleźć za free. Widzicie, drodzy sprzedawcy szrotu na Allegro i innych serwisach? Jak chcecie się pozbyć elektrośmieci z domu, to oddaje się je za darmo. Można trochę zaoszczędzić na płycie, biorąc taką OEM-ową, ale jest to duże ryzyko, bo prawie zawsze będzie z nimi coś nie tak. Albo niestandardowy konektor ATX, albo niestandardowe mocowanie chłodzenia, albo zwyczajnie nie zmieszczą się do standardowej obudowy. Zabieramy się za szukanie OEM-a. Na Allegro albo innym OLX-ie ustawiamy pożądane parametry i maksymalną cenę na umownym poziomie, powiedzmy 120 zł, bo tyle mniej więcej wyszłyby poszczególne podzespoły. I tak pojawi nam się tylko kilka zestawów, czego z gwarancją działania będzie pewnie jeden. Trzeba też mieć na uwadze wielkość obudowy. Te niskoprofilowe, choć często tańsze, to okażą się problematyczne, jak staniemy przed wyborem karty graficznej. Istnieje bowiem bardzo mało niskoprofilowych grafik, które są warte uwagi i zwykle kosztują więcej, niż chcielibyśmy za nie zapłacić. Rozglądałem się zatem jedynie za OEM-ami z większymi obudowami. W moim przypadku zestawem zwycięzcą okazał się HP 8200 Elite, za który zapłaciłem 99 zł. Nie jest to zestaw gotowy do pracy, ale to nawet dobrze, bo nie potrzebujemy płacić za części, z których i tak nie będziemy korzystać, jak na przykład 2 GB RAM w dwóch kostkach. Wybrana jednostka posiada już nawet jakiś procesor i3-2100, ale zdecydowanie jest on za słaby, aby pokonać w teście Xeona E5450, więc procesor ląduje w głowie szturmowca. Chipset zastosowanej płyty to Q67 Express. Pamięci nie było w zestawie, ale możemy tutaj osadzić 16 GB typu DDR3. Tak mówi instrukcja, ale w internecie widziałem, jak ktoś się chwalił, że wsadził do środka 32 GB. Nieważne, ja nie dobiłem nawet do maksimum z instrukcji. Dysku również nie było w zestawie, ale mamy chociaż nagrywarkę DVD. W zestawie znajduje się też chłodzenie na procesor oraz zasilacz, konkretnie o mocy 320 W. W tym miejscu muszę wspomnieć o jednej niefajnej rzeczy w tym HP-ku, którą pewnie część z Was już wychwyciła. Zastosowana płyta główna posiada niestandardowy konektor zasilania. Właściwie to ma ich całe mnóstwo. Jedyną pociechą jest to, że są to dość popularne modele i znalezienie zamiennika PS-u nie będzie trudne. Jest to jednak denerwujące i nie cierpię, jak producenci to robią. Grafiką w blaszaku miał być zintegrowany układ Intel HD Graphics 2000. Podpowiem, że czasami w różnych serwisach można natrafić na wariant i5-2400 z oznaczeniem 2380p. Jest to w zasadzie procesor 2400, ale z wyciętą grafiką zintegrowaną. Więc jeśli znajdziecie okazyjną ofertę na taki wariant, to możecie brać, bo z pewnością kartę graficzną będziecie chcieli i tak dołożyć. Płyta główna w nabytej bazie miała dość stary BIOS, więc zanim zacząłem się nią bawić, zrobiłem update. HP cały czas udostępnia pliki z BIOSami i sterownikami do tego modelu. Mamy już bazę i procesor. Dalej na liście zakupowej widnieje RAM. I kolejny raz zostałem miło zaskoczony. Założyłem sobie zakup 8 GB w 4 kostkach i udało mi się znaleźć ofertę już za 40 zł, za cały komplet. Nawet jak ktoś chciałby nabyć wariant 2x4 GB, to też wyjdzie 40 zł.
Ja osadzam w środku to, co miałem w pudle. 4 kostki Hynixa 1333 MHz. Kolejny komponent, jaki będzie nam potrzebny, to dysk. Ja doliczam do ceny końcowej najtańszy dysk SATowy, jaki udało mi się znaleźć, czyli 250 GB za 10 zł i podpinam w celach prezentacyjnych coś większego. Tutaj uwaga, jeśli ktoś chciałby użyć tego klipu jako inspiracji do poskładania swojego budżetowca, to pamiętajcie, że dysk SSD jest wymogiem, a kupowanie używanych dysków talerzowych to loteria. Przyszła pora na zmierzenie się z największym wyzwaniem tego zestawu, czyli znalezieniem karty graficznej. Tego elementu zestawu szukałem zdecydowanie najdłużej, tak długo, że w pewnym momencie przypomniał mi się cytat z Boskiej Komedii Dantego. W życia wędrówce, na połowie czasu, straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, w głębi ciemnego znalazłem się lasu. Trochę się już pożaliłem na ceny, więc drugi raz nie będę tego robił. W skrócie, jest źle. Ta karta graficzna, którą użyłem w zestawie za 200 zł, czyli HD 6850, kosztowała mnie 50 zł. Dzisiaj najtańsza oferta to 155 zł, a ja potrzebuję przecież coś lepszego i oczywiście tańszego. Da się, ale bardzo dużo zależy tutaj od szczęścia i geografii. Często jak już coś znajdowałem, na przykład takiego 7750 albo 5850, to było już za późno. Albo zdarzały się ciekawe oferty, ale z jakiegoś powodu sprzedający nie byli skłonni wysłać karty i możliwy był jedynie odbiór osobisty. Na przykład taki GTX 745 z 2 GB pamięci w niskim profilu, na którego poluję już od dłuższego czasu. To nie jest reklama impostu, ale paczkomat nie gryzie. Zwykle. Udało mi się w końcu znaleźć kartę, której co prawda nie kupiłem, ale mam ją w kolekcji. HD 7770. Do ceny końcowej dopisuję więc 100 zł. Specyfikacje karty widzicie właśnie na ekranie. Zaznaczę tylko, że karta wspiera API DX12 i posiada jedynie 1 GB pamięci typu GDDR5. Brakuje nam jeszcze jednego elementu. Jako iż karta wymaga dedykowanego zasilania, a komputer OEM-owy z dziwnym zasilaczem oczywiście nie oferuje takiej opcji, to musimy dokupić przelotkę z zasilania SATowego na zasilanie PCI Express. Koszt 3,50. Razem za wszystkie komponenty wyszło 302,50 zł. Przechodzimy do testów, a na start Cinebench R15. W benchmarku wielordzeniowym procesor uzyskuje 428 punktów, a tak radziły sobie procesory w innych zestawach, które składałem. Jak widać, E5450 zastosowany w komputerze za 200 zł, nawet po drobnym OC, został daleko w tyle. Test pojedynczego rdzenia dał wynik w postaci 118 punktów, a lekko podkręcony E5450 uzyskuje w tym teście 89 punktów. Na ekranie widzicie jeszcze wyniki Cinebench R20. Podsumowując, jest dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę budżet, w jakim się poruszamy. Dodam, że chyba najtańszy i cały czas sprzedawany Ryzen 3 model 1200 uzyskuje bardzo podobne wyniki. Średnio w teście wielordzeniowym wyciska jakieś 450 punktów, a w teście pojedynczego rdzenia coś w okolicy 120 punktów. Jest zatem wydajnościowo bardzo zbliżony do naszej i5-2400. Co ciekawe, za nowego Ryzena 3200 trzeba zapłacić ponad 400 zł, a kiedy miał premierę, kosztował niecałe 300. Okej, procesor wypadł bardzo dobrze względem tego, który został zastosowany w zestawie za 200 zł. A jak poradzi sobie grafika? Wszystkie testy przeprowadziłem po kosmetycznym podbiciu zegarów, 75 MHz na rdzeniu i 125 MHz na pamięci. Test FireStrike pokazał nam 3185 punktów. Jak widzicie, jest to zdecydowanie lepszy wynik niż w PC-cie za 200 zł z grafiką HD 6850. Zerknijmy jeszcze na temperatury. Oto odczyty z Open Hardware Monitor podczas testu Cinebench R15. Wszystko w normie i w tym miejscu muszę jeszcze podkreślić jedną rzecz. Komputer jest dosłownie bezgłośny. Tak, wiem, że ma w środku mnóstwo ruchomych elementów, ale z jakiegoś powodu, nawet podczas obciążenia, wcale go nie słychać. Wentylatory pracują tak cicho, że myślałem nawet, że zapomniałem ich podpiąć. Wychodzi więc na to, że cooler zastosowany w HP jest nie tylko wydajny, ale do tego cechuje się wysoką kulturą pracy. Chłodzenie na GPU zostało wcześniej wyczyszczone, a pasta wymieniona, co pewnie też ma wpływ na cichą pracę zestawu. I decydując się na kupno używanej grafiki, radziłbym zacząć przygodę z nią od jej odświeżenia.
Dodałem temperatury z procesora i karty graficznej na USD, więc sami zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Ale zanim pokażę Wam osiągi w grach, zobaczcie jeszcze wyniki z wattomierza. 165 W to największy odczyt zmiernika, jaki zanotowałem, oczywiście przy największym obciążeniu procesora i karty graficznej. Przechodzimy do gier i dość nietypowo zacznę od podsumowania, bo jakoś piszę te słowa już po ograniu ponad 70 tytułów, to wiem już, że wyniki są naprawdę zaskakujące, a przynajmniej mnie zaskoczyły. Karta od AMD, którą można mieć za 100 zł, potrafi naprawdę dużo i dzielnie walczy nawet z nowszymi tytułami. Nie należy jednak oczekiwać od niej cudów, 1 GB pamięci oznacza, że Full HD nie zawsze będzie dobrym wyborem, a detale średnie to często maks, na jaki można sobie pozwolić. Ja jednak preferowałem częściej rozdzielczość Full HD kosztem większej liczby klatek. Pamiętajcie zatem, że zjeżdżając do 720p można uzyskać więcej FPS-ów. Zresztą zobaczcie sami. Testy gier kończą się w tym miejscu. Opcja izolacja pozwolił na Full HD i detale na poziomie średnim. Wynik to od 30 klatek w górę. Plague Tale musi być ustawiony na najniższe detale i rozdzielczość 720p. Bo choć gra pokazuje zwykle przy takich ustawieniach od 30 do 60 klatek, to jak zaczną pojawiać się szczury, klatki spadną do nawet dolnych 20. Verdun ustawiłem 1920x1080 i detale na średnie. Klatki nie spadają z poziomu 30, a na górce jest ich 50. Choć rozum podpowiada, że kontrol nie powinien tutaj działać płynnie, to proszę. 30-80 klatek przy detalach niskich i rozdzielczości 720p. Genshin Impact pokazuje przedział 30-50 klatek przy rozdzielczości Full HD i detalach średnich. Zerknijmy teraz na NFS-a z roku 2015, który, jeśli chcemy trzymać się numerków, jest w zasadzie Need for Speedem 22. Tak, to już 22 odsłona tej gry, a po niej wyszły kolejne dwie. Zatem, przy Full HD i detalach niskich widzimy akceptowalne klatki od 30 w górę i pomimo niskich detali gra wygląda świetnie. Gameplay to zupełnie inna historia, ale nie to nas interesuje. Bywają jednak momenty, kiedy klatki spadają do poziomu 20 kilku. Jeśli zatem zbijemy rozdzielczość do 720p i podbijemy detale do średnich, to klatki przez większą część rozgrywki będziemy liczyć od 50, a w dołku gra pokaże ich 30 kilka. Wynik ogólny z benchmarku Rise of the Tomb Raider to dokładnie 47,44 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i detalach średnich. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy pani archeolog. Benchmark z jej najnowszej przygody, Shadow of the Tomb Raider, przeprowadziłem przy trzech wariantach graficznych. Wszystkie w rozdzielczości 1280x720. Zatem, klatki przy detalach średnich benchmark oszacował na dokładnie 24. Przy niskich detalach widzimy wynik 31 klatek na sekundę, a jeśli w akcie desperacji chcemy zagrać przy najniższych opcjach graficznych, to możemy liczyć na średnio 42 klatki na sekundę, czyli całkiem nieźle, ale gra nie wygląda wtedy ładnie. Średni FPS w Total War Warhammer 2 podczas benchmarku to 31,8 klatek. Grafika ustawiona na detale średnie, rozdzielczość na 720p. Witness rozwija na tym zestawie skrzydła. Full HD, wszystkie opcje graficzne na maksa i przedział klatkowy od 40 do 80. Anno 2205 zainstalowałem tutaj tylko po to, aby pokazać Wam, że gra chodzi tutaj źle. Ale, jak na złość, w Full HD i przy detalach średnich widzimy całkiem grywalny klatkaż od 25 do nawet ponad 60. Jednak są takie miejsca w osadzie, którą zbudujecie, gdzie znajdować się będzie wiele budynków odpowiedzialnych za produkcję żywności. I najwyraźniej są to bardziej skomplikowane modele niż reszta, jaka jest w grze, bo odwiedzając taki rejon, nagle klatki spadają do nawet 100. Wystarczy zatem zjechać z rozdzielczością do 720p i przy tych samych, średnich detalach widzimy poprawę w płynności. Automaszef nawet na tak skromnym PC-cie pozwolił na maksymalne detale i rozdzielczość Full HD. Klatki utrzymują się w przedziale 40-50. Benchmark w Dirt Rally w rozdzielczości Full HD i detalach ustawionych na średnie podaje, że najniższa liczba klatek wyniosła 68,86, a maksymalna 99,46.
średnio 82,43 klatki. Close to the Sun to najwyraźniej przykład gry źle zoptymalizowanej, bo tytuł nie wygląda jakoś nader atrakcyjnie, a na tym PC-cie, aby w ogóle mówić o płynnej rozgrywce, musimy ustawić rozdzielczość 720p, detale na minimalne i do tego solidne skalowanie. Liczenie klatek zaczynamy od 25, a w szczycie jest ich ponad 40. To teraz zobaczcie, jak wygląda i działa Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Full HD, najwyższe detale jakie dało się ustawić i mamy przedział klatkowy od 25 do 50. Trudno uwierzyć, że na GPU z 1 GB pamięci możliwe jest uzyskanie takiej grafiki. Z drugiej strony układ graficzny w PS3 ma dostęp do 256 MB pamięci i działa na tym czymś Last of Us. B-Side w rozdzielczości 1920x1080 i opcjach graficznych na poziomie średnim działa całkiem płynnie. FPS-y liczymy od 50 i przebijamy sporadycznie setkę. W Shadow Tactics średnie detale i Full HD. Widzimy klatki od 40 do 60. Rebel Galaxy pokazuje od 60 klatek do ponad setki i to w Full HD, przy miksie ustawień, trochę średnich i trochę wysokich. Chcąc grać w Obserwera w Full HD, trzeba tutaj ustawić najniższe detale. Klatki są wtedy na wysokim poziomie, zwykle 60 kilka i tylko jak zacznie się coś dziać, klatki spadają do 30 kilku. Jeśli jednak zwiększymy detale na średnie przy Full HD, to gra robi się ślimaczo wolna. 40,22 to średnia liczba klatek z benchmarku gry Just Cause 2 w rozdzielczości 1920x1080 i przy maksymalnych detalach graficznych. W CSGO framerate nie powala, zaledwie przedział 50-90 klatek, ale za to w Full HD i przy najlepszych detalach. Jest zatem pole do manewru. Darmowa gra Priest Simulator Heavy Duty przykuła moją uwagę opisem na platformie Steam. Piaskownica z księdzem wampirem w roli głównej. Niszcz szatanistów i zamień diabelską wioskę w oazę chrześcijanizmu. Ten darmowy tytuł jest jedynie krótkim epizodem ze świata gry Symulator Księdza, która na dzień dzisiejszy jeszcze się nie ukazała. Opcje graficzne jakie ustawiłem to Full HD i detale średnie. I cóż, gra nie wygląda ładnie i na domiar złego klatki spadają do poziomu 100, a w szczycie jest ich 40. Amnezja Mroczny Obłęd pozwoliła na ustawienie wysokich detali i rozdzielczości na Full HD. Niemal cały czas widzimy fałsynkowe 60 klatek. W Lonely Mountains Downhill detale ustawione na maksymalne, jakie dało się wybrać, a rozdzielczość to Full HD. W rezultacie widzimy niemal cały czas 40 kilka klatek. Nie jest to specjalnie istotne, ale klatki w szóstej cywilizacji ustawionej na średnie detale i w rozdzielczości 1920x1080 mieściły się w przedziale 29-60. Przedział 30-60 FPS-ów pokazuje Abduction, ustawiony na detale średnie i przy rozdzielczości Full HD. W Hello Neighbor widzimy przedział 30-50 FPS-ów przy rozdzielczości 1920x1080 i detalach ustawionych na maksymalne. W trzeciego Wiedźmina też pogramy tutaj komfortowo, ale o Full HD nie ma mowy. Od razu ustawiłem 720p i detale w większości na średnie, bez wodotrysków takich jak Nvidia Hairworks. Rezultat to klatki mieszczące się w przedziale 30-50. Legend of Grimrock 2 w Full HD z najlepszymi detalami graficznymi utrzymywał klatki w przedziale 30-60. Tyranny pozwolił na Full HD i antyaliasing ustawiony na najwyższym poziomie, innych opcji tutaj nie ma. FPS-y utrzymują się w przedziale 40-70. Rime pokazuje skromny przedział, dokładnie od 24 klatek do max 40, ale za to w Full HD i nie przy najniższych detalach, te są ustawione na poziomie średnim. Kolad polskiego studia IMGN Pro trzymał klatki w przedziale 30-50 i to w Full HD, ale jedynie po zjechaniu z detalami na sam dół. Factorio bez niespodzianki, Full HD, maksymalne detale i stałe 60 klatek. Po odczytach z obciążenia podzespołu widać, że PC się nawet nie poci. Bridge Constructor The Walking Dead wciągnął mnie na dłuższą chwilę podczas testowania. Jest tutaj zdecydowanie więcej akcji niż w ostatnich trzech sezonach serialu, ale do rzeczy. Full HD, maksymalny antyaliasing, innych opcji brak i klatki liczymy od setki w górę, nierzadko przebijając pułap 200. Absolute Drift trzymał klatki w przedziale 80-100 w rozdzielczości 1920x1080 i przy najlepszych opcjach graficznych. Przedział 30-60 klatek to wszystko co pokazał Fallout 4 ustawiony na detale niskie przy rozdzielczości Full HD.
Zjechanie do 720p i podbicie detali do średnich może być dobrym pomysłem. Flame in the Flat przy wysokich detalach, ale nie najwyższych i w rozdzielczości Full HD wyświetla się z klatkami w przedziale 40-60. Od 140 do 200 klatek w LoLu przy najlepszych detalach i w Full HD nie powinno dziwić, bo gra nie ma wysokich wymagań. Odpaliłem ją w Full HD nawet na PC-cie za 50 zł. W Darku musimy się ograniczyć z detalami do co najwyżej średnich, ale rozdzielczość może być ustawiona na Full HD. W rezultacie widzimy przedział 30-40 fpsów. W Abzu, aby uzyskać płynną rozgrywkę, musiałem ustawić wszystkie detale na minimum, rozdzielczość na 720 i do tego skalowanie na poziomie 50%. Klatki choć dobijają do setki, to i tak potrafią spaść do 30. Mamy zatem kolejny przykład kiepskiej optymalizacji, bo fajerwerków graficznych w tej grze nie ma. Ancestors Legacy działa płynnie w rozdzielczości 1920x1080 i detalach na poziomie średnim. Klatki mieszczą się w przedziale 40-60. 30-60 fps przy najlepszych opcjach graficznych w Full HD pokazuje MudRunner. Dolna liczba klatek pokazuje się tylko przy kontakcie z większą sadzawką. Among Us oczywiście nie robi tutaj problemów i to przy maksymalnych detalach i w rozdzielczości Full HD. Widzimy stałe 60 fps. W Borderlands Pre-Sequel wszystkie opcje na poziomie średnim, a rozdzielczość jaką ustawiłem to 1920x1080. Dzięki tym zabiegom klatki mieszczą się w przedziale 50-80. GTA 5 też jest grywalne na testowanym PC-cie. Płynna rozgrywka z klatkami przekraczającymi czasami setkę możliwa jest po ustawieniu rozdzielczości na 1280x720, ale detale to maksymalnie miks niskich z domieszką średnich. Na więcej nie możemy sobie pozwolić, bo przekroczymy budżet pamięci wideo, a akurat ten tytuł jest bardzo pod tym względem wrażliwy i szybko pojawiłyby się glitche i mikroprzycięcia. Nie jest niespodzianką, że Darkest Dungeon pokazuje stałe fałsynkowe 60 klatek, oczywiście w Full HD. W Divinity Original Sin 2 można tutaj ustawić rozdzielczość Full HD i detale średnie. FPS-y mieszczą się w przedziale 30-60. Od 30 do 60 klatek pokazuje Little Nightmares. Wszystkie opcje graficzne najbardziej po prawej stronie, a rozdzielczość ustawiona na Full HD. They Are Billions przy wysokim profilu graficznym i Full HD pokazuje w zależności od przybliżenia od 30 klatek w górę. Z Nordgard sytuacja wygląda podobnie, to znaczy ilość klatek w dużym stopniu zależy od przybliżenia kamery, co w grze strategicznej dziwne nie jest. Na największym oddaleniu widzimy od 30 klatek w górę. Jak zjedziemy kamerą bliżej ziemi, zobaczymy nawet 80 klatek. To wszystko w rozdzielczości 1920x1080 i przy miksie opcji graficznych w postaci wysokich z domieszką średnich, ale w większości wysokich. W Cuphead oczywiście też pogramy na tym sprzęcie i to w Full HD, przy domyślnych opcjach graficznych, bo innych tutaj nie ma. Cały czas widzimy stałe 60 klatek. Niezależnie czy chodzimy po lokacji, czy celujemy z broni, to Sniper Ghost Warrior 2 pokazuje płynny gameplay z klatkami w przedziale 45-60 i to w Full HD przy wysokich detalach. Duchowy spadkobierca Dungeon Keepera, czyli War for the Overlord, czuje się tutaj dobrze. Full HD, detale na maksa i przedział klatkowy od 50 do 70. Bad Nord bardzo często przebija pułap 100 klatek. Źle się wyraziłem. Bad Nord nie spada z pułapu 100 klatek i to Full HD przy maksymalnym antyaliasingu, bo innych opcji graficznych tutaj nie ma. Crysis 2 z pewnością działoby tutaj płynnie, ale niestety nie mogą tego potwierdzić, bo moja legalna kopia ze Steama podczas odpalania robiła coś w tle. Wtedy do akcji wkraczał dzielny Windowsowy Defender, który wykrywał jakiegoś Trojana i po zabawie. Pewnie można to naprawić jakimś krakiem, znaczy się łatką, którą Electronic Arts na 100% wydało, ale przy takiej ilości gier po prostu sobie ten temat odpuściłem. Zamiast dwójki odpaliłem więc część trzecią, ale tym razem w kliencie Origin. Full HD, średnie detale i skromny wynik klatkowy od 25 do nawet 50. Ale przy dłuższej wymianie ognia licznik pokazywał nawet naście klatek, więc zbicie detali lub rozdzielczości wskazane. Koniec jest blisko, czyli The End is Nigh pokazuje dziwne 27-28 klatek, oczywiście w Full HD i przy maksymalnych detalach. Z ciekawości sprawdziłem demko Ghost Runnera. Gra ma raptem rok na karku, ale tutaj działa w Full HD przy średnich detalach z klatkami w przedziale 30-60. Nieźle. Mutant Year Zero Road to Eden musi być wymagającym tytułem.
bo zawsze mam problemy, aby odpalić grę z przyzwoitymi klatkami i ustawieniami. Tutaj skromne 720p, detale gdzieś po środku i FPS-y tyłka nie urywają, od 20 do 50. Początkowo testowałem Outlasta w rozdzielczości Full HD i przy detalach średnich. Wynik to stałe i dziwne 62 klatki na sekundę. Podbiłem więc detale do maksymalnych i również stałe 62 klatki. Layers of Fear po ustawieniu detali średnich rozdzielczości 1920x1080 działo z klatkami w przedziale 40-60. W LEGO Ninjago ustawiłem najlepsze detale graficzne, jakie były dostępne i rozdzielczość Full HD. Rezultat to przedział od 30 do 40 klatek. W Pillars of Eternity suwak z ustawieniami graficznymi na maksa w prawo i w rozdzielczości 1920x1080 gra wyświetlała się z klatkami w przedziale 50-70. W Fortnite chciałem ustawić rozdzielczość 1920x1080 i detale średnie, bez skalowania. Niestety, klatki potrafią spaść przy takich opcjach do kilkunastu, przez co gra robi się niegrywalna. Na szczęście panaceum istnieje i jest nim wspomniane skalowanie. Przy takich samych detalach, ale ze skalowaniem, widzimy już przedział od 30 do 60 klatek i mamy jeszcze możliwość zjechania z rozdzielczością i detalami, aby wycisnąć więcej klatek. Aby naprawiać komputery w PC Building Simulator w rozdzielczości Full HD, musiałem ustawić detale na niskie, ale nie najniższe. Gameplay wyświetla się z klatkami w przedziale 25-35. Metro Last Light Redux działa tutaj bardzo dobrze i to w rozdzielczości 1920x1080 i przy średnich detalach. Pod ziemią klatki przebijają czasami pułap 100, na powierzchni też się to zdarza, ale zdecydowanie rzadziej. Są opcje graficzne ustawione na maksymalne, rozdzielczość na Full HD i klatki liczymy od 35, nierzadko dobijając do fałsynka zaszytego w grze na poziomie 60 klatek. Drugi Euro Truck Simulator chodzi tutaj płynnie i to w rozdzielczości Full HD i przy detalach ustawionych na wysokie. Zwykle gra pokazuje przedział 40-50 fpsów. Podczas potyczki sieciowej w Rocket League w rozdzielczości Full HD i przy najlepszych detalach graficznych, jakie dało się ustawić, możemy liczyć na przedział klatkowy 40-60. Rzutem na taśmę karcianka Animation Throwdown i niespodzianki nie ma. Full HD, opcji graficznych brak i stałe 60 klatek. Uff, trochę tych gier było. Jeśli się zastanawiacie, to informuję, że hasło Full HD pada w tym klipie dokładnie 57 razy. Wiecie już, na co stać takiego peceta, ale czy można go jeszcze jakoś rozbudować? Oczywiście, że można. Na start kwestia pamięci. Nie wiem, czy posiadasz takiej maszynki będzie potrzebował więcej niż te 8 GB RAMu, do grania raczej nie, ale jeśli jesteście jednymi z tych ludzi, którzy otwierają 100 zakładek w Chromie, to nie ludzie, to wilki, to możecie się skusić na 4 kostki po 4 giga. Dysk SSD na system jest oczywiście obowiązkowy. Ceny za modele 120 GB są już tak niskie, że nie ma się nawet nad czym zastanawiać. Lepszy procesor raczej się tutaj nie sprawdzi, to znaczy można spokojnie osadzić na płycie HPK model 2500K, tylko po co? Ładowanie procesora z literką K na końcu do płyty, która nie oferuje opcji do podkręcania, nie jest najrozsądniejszym posunięciem. Ale jak znajdziecie i5 2500K w dobrej cenie, to niepodkręcony jest on odrobiną lepszy od zastosowanego tutaj modelu 2400. Na koniec karta graficzna. Wybór jest dość skromny, bo ogranicza nas zasilacz. Dobrym wyborem będzie GTX 1050, najlepiej w wersji Ti. Posiadając maszynkę z i5 2400 i GTX-em 1050 Ti z 4 GB pamięci wideo, będziecie mogli pograć nawet w Cyberpunka w Full HD. Jeszcze lepszym typem jest GTX 1650, ale te grafiki, nawet używane, są jeszcze dość drogie i kosztują obecnie ponad 1000 zł. Z obozu AMD dobrym typem może być RX 470, którego można zgarnąć za mniej niż 1000 zł. Wydajność peceta za 300 zł jest dość zaskakująca. Nie trudno mi wyobrazić sobie scenariusz, w którym miałby to być dla kogoś jedyny główny komputer. Może dla ucznia, który jest zainteresowany tylko CS-em albo graniem w indyki pokroju Gone Home. Do gier sieciowych taki zestaw się jeszcze nadaje, choć trzeba się liczyć z gorszymi detalami. Ale i tak w wielu przypadkach będzie to lepszy wynik klatkowy niż na nowym, tanim laptopie. W takiego Rocket League pograłem tutaj dłuższą chwilę i gdyby był to komputer, na którym miałbym bawić się ekskluzywnie, to pewnie zjechałbym z detalami, choć te 50 klatek nie jest złym wynikiem.
Sprawdźcie sami, jeśli faktycznie wasz laptop nie radzi sobie w grach tak dobrze jak ten tani zestaw, to chyba warto wydać 300 zł, aby rozwiązać ten problem. Na wyróżnienie zasługuje też wybrana grafika HD 7770. Tania, stara, bez nowych sterowników, a cały czas radzi sobie całkiem nieźle i to często przy rozdzielczości Full HD. Gdyby tylko miała 2 GB pamięci, to byłaby idealna. Podsumowując, zestaw za 300 zł miał być umiarkowaną tragedią, ale muszę przyznać, że jestem z niego zadowolony. Jest prosty do skompletowania i cały czas jest wystarczający do grania, nawet w Full HD. Jasne, że nie odpali najnowszych tytułów, cudów nie ma, te zdarzyć się mogą dopiero w komputerze od 1000 w górę, ale to pokażę wam innym razem. Dzięki za uwagę, a Rafałowi za użyczenie głosu. Do następnego.